Dzień dobry Państwu, to jest audycja Bez Ogródek w Radiu dla Ciebie, Agnieszka Gozdyra. Tak, są święta, zgadza się, natomiast nie wydaje mi się, żeby te święta były wolne bez polityki. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę no, w Polsce nie ma dnia ani godziny bez wydarzeń politycznych, a tych w ostatnich dniach jest szczególnie wiele i są szczególnie emocjonujące. I witam gości dzisiejszej audycji. Karolina Pawliczak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Jest Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Jest Bogusław Liberacki z Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Janusz Kowalski, Suwerenna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jan Strzeżek, PSL Trzecia Droga. Dzień dobry panie redaktor. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Chciałabym zapytać panie pośle, czy pan się spodziewał, że te rozliczenia zapowiadane przez Donalda Tuska, że one będą tak ostre, że będą tak, no nawet nie wiem, czy nie bezwzględne i nawet zapowiada Donald Tusk przyspieszenie teraz. Są przeszukania, są zatrzymania, areszt na 3 miesiące i jest jeszcze jedna rzecz, zapowiedź uchylenia immunitetów poselskich. Może trudno się o tym w taki świąteczny czas rozmawia, ale taka jest rzeczywistość polityczna. Czy tego się spodziewaliście, czy jesteście tym raczej zaskoczeni? No rzeczywiście trudno się o tak ciężkich tematach mówi w święto najważniejsze dla chrześcijanina, czyli dla mnie również. Ale skoro pani redaktor o to pyta, to tak, warto to podsumować. Moim zdaniem rzeczywiście pod wpływem Donalda Tuska i głównie jego formacji politycznej, ale niektórzy z tej dziesięciopartyjnej koalicji niestety też w to idą i w to brną, rozpoczął się proces, można powiedzieć, destrukcji polskiego państwa, polskiej konstytucji, polskiego prawa, poczynając od siłowego przejęcia, nielegalnego przejęcia mediów publicznych. Do dzisiaj w KRS-ie, w dużych mediach publicznych, w Telewizji Polskiej, w Polskim Radio sprawa nie jest załatwiona, tak zgodnie z prawem. I tutaj no, siłowo właściwie je przyjęto. Potem pojawienie się zjawiska więźniów politycznych, bo wsadzono do więzienia dwóch posłów z legalnym immunitetem. Panie pośle, ale będzie pan się upierał przy tym określeniu, bo naprawdę tak, ja zawsze o to pytam, że więzień polityczny to są, patrzymy w stronę Białorusi, patrzymy w stronę Rosji, no więc właśnie, śmierć Nawalnego i to są takie to rzeczy, bardzo które, niepokoi, które że idziemy, tu nie mamy wątpliwości. To mnie bardzo właśnie niepokoi, że rząd Donalda Tuska idzie w te standardy. Które w te standardy? Tak, które znamy raczej ze wschodu. Potem przejęcie prokuratury bez uzgodnienia z prezydentem i zainstalowanie neoprokuratorów. I ci neoprokuratorzy podejmują taką drastyczną akcję przeciwko 4 z kolei posłom, niektórzy z nich byli ministrowie, w sprawie wyjaśnienia wydatków z Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Która to sprawa może być wyjaśniana normalnie na papierach, które są w ministerstwie, a tymczasem sposób wyjaśniania tej sprawy i ta eskalacja w ostatnich dniach tych agresywnych działań no, przypomina raczej wdzieranie się do jakichś przedstawicieli jakiegoś gangu narkotykowego, a nie do poważnych ludzi. Czujecie się traktowani jak przedstawiciele gangu? Znaczy mam takie wrażenie, że ci, do których się tak wdarto, też łamiąc prawo i też łamiąc pewne reguły związane z tym, w jaki sposób takie akcje można przeprowadzać, mogą się tak czuć. I w dodatku jest to wszystko robione przez prokuratorów nielegalnie zainstalowanych w prokuraturze. Prokuratorów, którzy pewnie też się motywują jakimś osobistym rewanżem, bo w czasach naszych rządów byli degradowani, więc nie są w tej sprawie też obiektywni. Dlatego, już kończę, dlatego moim zdaniem Jarosław Kaczyński ma rację, kiedy mówi, że te wszystkie wydarzenia, również unieważnianie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, czyli zmiana ustroju Rzeczypospolitej, zmiana ustroju, unieważnienie Konstytucji, działanie wbrew ustawom. Zmiana ustroju Rzeczypospolitej jest siłowa, zmiana ustroju Rzeczypospolitej jest opisana w kodeksie karnym w artykule 127 i to są bardzo poważne konsekwencje. Dziwię się, że obecna ekipa rządząca w to brnie, bo to naprawdę obróci się prędzej czy później przeciwko. Ja tylko powiem tak, co do mediów, co do prokuratury między państwa obozami politycznymi toczy się i będzie toczył się spór i on będzie jeszcze trwał. Niezależnie od tego sprawy państwowe muszą toczyć się swoim trybem. Donald Tusk rzeczywiście zapowiadał
rozliczenie, pani poseł, bo to bezpośrednio do teraz pani obozu politycznego jest zarzut, że idziecie tutaj za ostro, że to jest jakaś wendetta, że to jest jakaś zemsta i ja czytam w pana słowach też taką zapowiedź, że wy z kolei będziecie za to rozliczeni, gdyby to miała być, tak, słucham, zmiana ustroju i to już jest bardzo, bardzo poważny konstytucyjny zarzut. Pani redaktor i szanowni państwo, obiecałam sobie przynajmniej tak osobiście, że nie będę się denerwować, bo mamy czas świąteczny i ta eskalacja emocji dzisiaj nie jest nikomu potrzebna, ale przyznam szczerze, że słuchając pana posła trudno zachować w ogóle spokój, trudno nawet odnieść się tak jakoś rozsądnie do tych argumentów, do tych kłamstw, które pan tutaj opowiada, dlatego że to przede wszystkim PiS, obóz Prawa i Sprawiedliwości nie był przygotowany na to, na te rozliczenia, tak jak pani redaktor powiedziała, to było dla nich zaskoczenie, że te rozliczenia faktycznie nastąpią i będą skuteczne, ale przede wszystkim nie byli przygotowani na to, że stracą władzę. Oni do samego końca i nawet mogę powiedzieć, że ten dwutygodniowy rząd również podejmował decyzje tak, jakby nadal mieli rządzić. Przecież były rozdysponowywane pieniądze z określonych funduszy, podejmowano działania związane z zatrudnianiem politycznych notabli i mnóstwo innych decyzji, które świadczyły o tym, że trudno im przyjąć i właściwie do dzisiaj trudno im przyjąć do wiadomości, że tą władzę stracili. Natomiast rozliczenia to było jedno z warunków, jedno z naszych obietnic wyborczych, które obiecaliśmy naszym wyborcom. Nasi wyborcy, oddając głos na poszczególne osoby z poszczególnych komitetów, podkreślam, koalicji 15 października, wiedzieli o tym doskonale i dlatego też na nas oddali swój głos zaufania. Wszystko przebiega zgodnie z prawem, pani poseł. Ja rozmawiałam ze Zbigniewem Ziobrą, który, ja wiem, że będzie zażalenie ze strony jego pełnomocników, będą zażalenia na sposób przeprowadzenia przeszukań, na to, jak to było robione. Na to, no, Zbigniew Ziobro skarży się, że nie został powiadomiony w sposób skuteczny i właściwy. On, że on otworzyłby, że on by otworzył mieszkanie, że dom, że nie miał nic do ukrycia, że nie trzeba było robić w taki, nie wiem, spektakularny sposób. To mi mówił. Z tego, co wiemy, była powiadomiona jego rodzina. Oczywiście nie wszystkie informacje są publiczne, bo przecież to postępowanie karne, postępowanie przygotowawcze jest objęte określoną poufnością. Są to również tajne informacje. Natomiast w mojej ocenie, i tutaj mówię w pełni odpowiedzialnie, mam pełne też zaufanie zarówno do ministra sprawiedliwości, jak i też do prowadzonych procedur dzisiaj przez prokuraturę, czy przez ABW. W związku z tym nie ma podstaw, pani redaktor, poza tym, co mówi pan minister, były minister Ziobro i jego oczywiście współpracownicy, że wszystko zostało przeprowadzone nielegalnie. Oni tutaj próbują zgrywać ofiary w całej tej sytuacji. Natomiast nie ma podstaw takich, bym powiedziała, konkretnych, rzetelnych, czytelnych i podstaw prawnych do tego, żeby twierdzić, że to postępowanie było obarczone jakąś wadą. Pani uważa, że Zbigniew Ziobro zgrywa ofiarę? Tak, ja uważam, naprawdę? Że zgrywa ofiarę, abstrahując oczywiście od choroby, bo tu, żeby była jasność, choroba niestety nie wybiera i współczuję, akurat go dotknęła. Natomiast chcę powiedzieć, że w całej tej sprawie odgrywa ofiarę, a nie widzi i nie pamięta o tym, co się działo jeszcze kilka lat temu, a właściwie przez cały czas jego urzędowania, bo przecież blisko dekadę sprawował funkcję ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i ile osób przez to cierpiało, ile ludzi straciło zdrowie było, można powiedzieć, ofiarami jego działań. To jest niestety przykre, że nie pamięta tego, co się wydarzyło wówczas. Janusz Kowalski, w takim razie a propos tego, że państwo, jak mówi pani posłanka, sprawując pieczę... Cierpliwy i spokojny. Ale ja znam pana Janusza Kowalskiego, wiem, że czeka spokojnie, a potem pewnie ruszy do boju. Macie państwo wiele na sumieniu, jak mówi pani posłanka, a w tym momencie zgrywacie ofiarę. Czy zgrywa ofiarę pan minister? Pierwszy jest tak, jest niedziela wielkanocna. Jezus Chrystus zmartwychwstał. To jest najlepszy dowód na to, że zawsze dobro zwycięża i zawsze zło przegrywa. I ja pamiętam rzeczywiście, że bardzo wielu cierpiało za czasów, kiedy był minister Zbigniew Ziobro ministrem, ale to byli przestępcy, mafiozi, bo oni byli zamykani bezwzględnie do więzień. Ci ludzie, którzy potem głosowali na Platformę Obywatelską w 2023 roku i ci rzeczywiście cierpieli. To po pierwsze. Po drugie, koalicja przesuwa granice różnych standardów w sposób absolutnie skandaliczny. Znaczy, możecie sobie w tej chwili wyobrazić, co będzie, jeżeli my wrócimy do władzy. A co będzie? 24 godziny, 24 godziny, to nawet może w 12 godzin będzie przyjęta prokuratura, bo ta jest cała nielegalna.
Chcecie w takim razie, żeby do 200 posłów Platformy Obywatelskiej, Koalicji wchodzili funkcjonariusze ABW i powoływali się na te... Nie, ja nie straszę, ja tylko zadaję pytania, czy wy dokładnie chcecie tego samego. Chciałam powiedzieć, że barankiem pokoju pan był dosłownie, czy gołąbkiem pokoju, czy był pan jakieś 10 czy 15 sekund. Ja jestem bardzo spokojny. Jeszcze raz, 24 godziny będzie przyjęta prokuratura, jak wrócicie do władzy i co zrobicie? 12 godzin, dlatego że ta prokuratura jest nielegalna. Legalnym prokuratorem jest pan Dariusz Barski, o czym mówi pan. Ale to zapowiada pan zemstę. Jaką zemstę? Przywrócenie praworządności, przywrócenie stanu zgodnego z prawem. I to, o czym mówi pan poseł Jarosław Sellin, jest najpoważniejszym zarzutem. No, w mojej ocenie trzeba sobie zdefiniować i jestem przekonany, że będzie powstanie najprawdopodobniej jakiś albo trybunał, albo szeroka akcja prawnicza, czy ta koalicja, która dzisiaj rządzi Polską, nie działa jak zorganizowana grupa przestępcza, bo i prokuratura, i media, i sędziowie, i Trybunał Konstytucyjny przejmowane są w sposób nielegalny. Tak, to co robicie z konstytucją, ja tylko dodam jedną rzecz, panie pośle, jeśli mogę. To, co robicie z prawem, to, co robicie z prawami człowieka, no po prostu musi być rozliczone. Panie pośle, ja ze spokojem na to patrzę. Czy dacie radę to zrobić? W sposób demokratyczny. Czy dacie radę to zrobić, ponieważ słyszymy zapowiedzi uchylenia immunitetów polityków suwerennej Polski i być może w konsekwencji postawienia zarzutów. Ja nie wiem których, nie wiem ilu, natomiast gdyby tak było, gdyby były przesłuchania, postawione zarzuty i być może areszty, czy będziecie w ogóle partią, która będzie w stanie realizować te zapowiedzi, o których pan teraz mówi? Każde zło się kiedyś kończy. Każdy przestępca, który podejmuje działanie niezgodne z prawem, musi mieć świadomość, że za rok, za dwa, za trzy, ale będzie ukarany. Ja widzę, że się wyrywa. To się nie skończyło tak, że będzie klub parlamentarny, ale na białe łęce. Suwerennej Polski. No tutaj pan poseł Kowalski akurat... Przypominam cały czas, że mamy niedzielę wielkanocną. To, ale tutaj akurat poseł Kowalski trochę zwiększył temperaturę tego spotkania. A dobrze, byśmy w ogóle sobie przypomnieli, dlaczego... Do domu ministra Zbigniewa. Panie pośle, przypomnijmy sobie i dobrze, byśmy przypomnieli także naszym słuchaczom, jakie są zarzuty wobec... Czy pan jako jeden z kluczowych polityków suwerennej Polski uważa, że Fundusz Sprawiedliwości był instytucją działającą w sposób poprawny? Tak. Naprawdę, tak. Patrząc w oko jakie kamery... Jakie są zarzuty? Panie pośle. No proszę powiedzieć, jakie są zarzuty? Co znaleźliście w domu Zbigniewa Ziobro? Chociaż dokument dotyczący Funduszu Sprawiedliwości? Dlatego, że pamiętajmy o tym, czym tak naprawdę Fundusz Sprawiedliwości był. I nie jest to specjalnie tajemnicą. Ja niestety nie powiem nic odkrywczego, ale przez ostatnie lata Fundusz Sprawiedliwości służył jako instrument wzmacniania politycznej siły poszczególnych członków suwerennej Polski. To, że pan poseł Matecki i jego NGOs, jego fundacje, jego stowarzyszenia były beneficjentami. Wszyscy wiemy, na tle innych grantów, to co dostawał poseł Matecki, to były drobniaki. Ale to, że kilka... Że pan dostanie pozew, bo żadne pieniądze nie trafiły, jak to się do fundacji pana Dariusza Mateckiego. Na NGOsy, z którymi związany jest poseł Matecki. Nie boję się pan pozwu, jak rozumiem. Nie, absolutnie. W razie czego, jeżeli pan poseł Matecki chce mnie pozwać, z przyjemnością... Będę zachęcał do tego. Sądzie. To bardzo proszę... Bardzo proszę do tego zachęcać. Przez ostatnie lata Fundusz Sprawiedliwości służył jako skarbonka dla pana środowiska politycznego, jakim jest suwerenna Polska. Jeżeli byś, pamięta pan wybory w Rzeszowie. O, no. Pana partyjny kolega kandydował na prezydenta. I każdego dnia przychodził z informacją, że Fundusz Sprawiedliwości finansuje to, to, to i to. Ale gdzie było działanie niezgodne z prawem? Gdzie było popełnione przestępstwo, proszę mi powiedzieć, bo ja nie widzę tego przestępstwa. Przestępstwo polega na przekroczeniu uprawnień funkcjonariusza publicznego, wydatkowanie środków niezgodnie z ich przeznaczeniem, dlatego że Fundusz Sprawiedliwości nie jest do tego, żeby finansować wszystko, co się chce w okręgu, gdzie akurat polityk suwerennej Polski kandyduje. To proszę powiedzieć to teraz wszystkim ochotniczym strażom pożarną, że członek Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że to było działanie, które było niezgodne z prawem. Panie pośle, chyba pan żartuje po prostu. Panie pośle, wykorzystywanie kasy z Funduszu Sprawiedliwości na finansowanie swoich kampanii wyborczych i rozdawanie tych pieniędzy w swoich okręgach. Pamięta pan kampanię? Panowie, dobrze. Dziękuję, panie pośle, poradzę sobie. Chcę tylko powiedzieć, że są pozostali uczestnicy. Dobrze, jedna rzecz. Dofinansowanie i wspomaganie ochotniczych straży pożarnych jest bardzo szczytne, aczkolwiek ja bym chciała wiedzieć, jak to się ma do wprost pomagania ofiarom przestępstw. Bo jest to pomaganie ofiarom pożarów, niewątpliwie. Natomiast czy przestępstw, to uważam, że no właśnie. A rusza też i zapowiada tutaj prokurator krajowy, o którym niektórzy z Państwa zgromadzonych powiedzą, że nie jest prokuratorem krajowym. No niemniej rusza śledztwo i tutaj ono ma być również bezkompromisowe w sprawie tego, co się działo w NCBiR-ze.
Jarosław Sachajko. Także tak. Wygląda na to rzeczywiście, że jest to przyspieszenie, o którym mówi premier Tusk. Kilka rzeczy. Bo ja już jestem 9 rok w parlamencie i pamiętam 2015 rok, kiedy były rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości z poprzednikami. Poszło tam około 200 zarzutów do prokuratury z poszczególnych ministerstw. No i sądy na koniec, nie wiem ile się z nich obroniło, myślę, że niewiele. I dokładnie tak samo będzie teraz, bo to mogą być jakieś regulaminowe rzeczy. A skąd pan wie, że tak samo będzie? Bo skoro wtedy było całe mnóstwo nieprawidłowości, cały dzień poświęciliśmy w Sejmie, omawiając poszczególne ministerstwa i brzmiało to strasznie, a sądy to potraktowały inaczej. I nie podejrzewam, żeby teraz sądy masowo potraktowały to zupełnie inaczej. Zresztą no, pan Coll powiedział, że no, ta jedyna rzecz, która tam się znalazła u pana Zbigniewa Ziobry, niby takie odkrycie, czyli te akta pomocnicze. To pan Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury, powiedział, że znaleziono akta dotyczące śmierci ojca. Nie akta, pana. Tylko prokuratorskie akta, ani główne akta. I ale pan Coll powiedział, że one tam mogły być. A jedyną rzeczą, która byłaby może niezgodna z prawem, to że one tam były, a nie zostały ale zwrócone. Ale panie pośle, z jakiegoś powodu nie... sąd na 3 miesiące aresztował urzędniczki. To jest... księdza, który był beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości i informacje są takie, że urzędnicy zaczynają, już mówiąc brzydko, sypać i że obciążają kolejne osoby i nawet być może małżonkę pana Zbigniewa Ziobry. Panie redaktorze, naprawdę poziom agresji, jaki w tej chwili jest w ministerstwach i tych nacisków na urzędników, żeby sypali, no, doprowadził do tego, że jeden z pracowników Ministerstwa chyba Cyfryzacji popełnił samobójstwo, bo kazano mu donosić. Ale przepraszam, więc... to jest jakaś pana oficjalna wiedza? No, dzisiaj o tym czytałem. Ale że z tego powodu popełnił, wie pan, bo to jest, bo to jest bardzo wrażliwa informacja. Ja wiem i dlatego uważała. Takich rzeczy trzeba bardzo uważać. Ja o kilku rzeczach chciałem powiedzieć, bo to jest właśnie szukanie właśnie haków, żeby to medialnie rozegrać, a tak nie powinno być. Nowa władza naprawdę ma duże wyzwania przed sobą. Mamy niebezpieczeństwa za granicą, mamy problemy gospodarcze. Tym się powinna zająć, a nie właśnie takim hejtem. To, co zrobiło w tej chwili, co się stało, czyli to takie bandyckie wejście do domu pana ministra Ziobros, do którego mam masę zastrzeżeń. Nie mamy sędziów pokoju z jego powodu. Nie mamy referendów lokalnych i paru innych rzeczy, które mogłyby dobre dla Polski być. Ale wejście do domu bez poinformowania pana, tej osoby, do której się wchodzi i 3 godziny buszowanie tam, to są stalinowskie metody. Dajcie mi człowieka, panie pośle, ale bo, pani redaktor... Państwo używacie bardzo, nie, bardzo dużych słów, naprawdę. Ale pani redaktor, jeszcze raz. No wie pan, ale kto jest Stalinem? Jak pan mówi stalinowskie metody, to kto jest Stalinem? Jakie to są metody? No ten prokurator, ta pani prokurator, która wysłała do niego ludzi. Tam się mógł znaleźć słoń w różowych trampkach i oni mogli powiedzieć, opatrzcie, słoń w różowych trampkach. Nie znalazł się. Nie wiemy, bo właśnie widzieliśmy na nagraniach i to tylko pokazywała telewizja Republika, że stamtąd wynoszono trzy kartony spraw, jakichś rzeczy. No właśnie, co tam wynoszono? Jeżeli się robił, tak robiła komuna i podrzucała rzeczy chociażby do księdza Popiełuszki. Ale przepraszam, czy pan uważa, no to dobrze, ale nie porównujmy teraz Zbigniewa Ziobry do księdza Popiełuszki. Apeluję ale o to, nie, żeby, no, ale to, żeby nie. Państwo ja naprawdę, szukając porównań... Ja porównuję metodę. Metoda jest dokładnie taka sama. Ale to nie co można... pan chce powiedzieć, że coś podrzucono teraz Zbigniewowi Ziobrze? Właśnie o to chodzi, że tego nie wiemy, pan, tak nie że, powinno ale być. Ale wie pan, i że to, tam były kamery poseł... służb i służby nagrywały tę operację. Zostało to wszystko ustalone. Ale dokładnie to samo robili komuniści. Naprawdę nie udawajmy takich rzeczy. Nie można wchodzić do kogoś do domu. Policja nie może wchodzić do kogoś do domu, robić przesłuchanie, przeszukanie. Bez... To nawet komuniści brali ciecia, jeżeli robili przeszukania. Gospodarza żeby... domu, dozorce. Pani redaktor, błagam pana. Naprawdę, to jest błąd, że pan chyba przed Wielkanoc tutaj. Pani, no ja się cieszę, że państwo są, tylko atmosfera świąteczna, mam poczucie, uleciało. Błędem jest to, że pani nie widzi
tego wielkiego przestępstwa, które się zdarzyło. Wchodzenie do domu kogoś i robienie przeszukania bez żadnego świadka zewnętrznego jest po prostu rzeczą strasznie. Pan Bogusław Liberacki, o tych metodach. Czy, jak pan odpowie w takim razie, bo tutaj jest cała masa zarzutów i porównań, które są, powiem tak, no jak to porównania, bardzo obrazowe, natomiast również bardzo mocne. Panie redaktorze, ja chciałbym, żebyśmy zachowali powagę tej debaty. To, co usłyszeliśmy przed chwilą, jest, panowie, nie gniewajcie się, po prostu niepoważne. Najzwyczajniej w świecie niepoważne. To, co się stało dobro, o którym zresztą panowie też mówili, to był 15 października ubiegłego roku. Tak zwyciężyło dobro. Skutek tego, że zwyciężyło dobro, trzeba rozliczyć to, co było dotychczas, co okazuje się, że nie jest oceniane przez społeczeństwo i nie było jako dobro. I co my tutaj mamy, proszę państwa? Po pierwsze, skandal finansowy za skandalem. Jeżeli rozmawia się także i panowie z waszymi posłami, moimi kolegami w Parlamencie Europejskim, i oni sami mówią, słuchaj, to co się dowiaduje jest niewiarygodne. To ja sobie nie zdawałem, czy nie zdawałam sprawy z tego. A kto tak mówi, panie pośle? A nazwiska to już będą moją słodką tajemnicą. Ale obóz szeroko pojętej Zjednoczonej Prawicy tak. Mówi, że sobie nie zdawał sprawy tak, z czego zdawał dokładnie? Zdawał sobie sprawy ze skali, która się... Co to znaczy 100 milionów? Czyli o zjawisku wiedzieli, tylko ze skali sobie nie zdawali nawet sprawy? Nawet o zjawisku, czy... nie wiedzieli, jakie są powiązania. Mhm. I teraz ludziom... spędziłem kilka dni w okręgu wyborczym w swoim zachodniopomorskim, rozmawiając z kandydatami i z ludźmi także do samorządu. I oni stawiają sprawę jasno. Nawet dlaczego tak wolno wchodzicie to jako koalicja? Dlaczego Tusk nie przyspiesza? Tak stawiają sprawę, tak stawiają pytanie. Pytanie, co jeszcze nie zostało dotknięte? Jakie macie jeszcze instytucje, struktury państwa, których nie weszliście, nie zrewidowaliście? I to jest to, co ja usłyszałem. Dlaczego to idzie? Ale to tak on mówi, jakby były oczekiwania no, więcej, tak? Igrzysk. No, ja wiem, że igrzyska i chleb. Nie. Tak? Nie. Bo wie pan, jaki jest zarzut, że nie ma chleba, więc są igrzyska. Że nie są spełniane wszystkie największe obietnice z czasów kampanii, więc trzeba dać ludziom show. To ludzie mówią, a nie działacz. To nie chodzi o show. Tu chodzi o dowiedzenie się prawdy. I to jest podstawowa sprawa. Tu nie ma żadnego elementu show. Nikomu nie sprawia przyjemności na przykład to, o czym panowie mówili, że się wchodzi do domu. Natomiast jest pozytywna reakcja. Jednak pewnie u ministra Ziobry niczego nie znaleziono. To znaczy dobrze, to znaczy lepiej. Pewnie niczego nie znaleziono. To po co to było? Wie pan, że minister Ziobro, rozmawiałam z nim długo, na tyle, na ile to było możliwe ze względu na jego stan i powiedział mi po pierwsze tak, niczego bym nie ukrywał, wszystko bym udostępnił i przyjdę na komisję śledczą, nawet gdybym miał się stawić w Sejmie o kulach. Dobrze, a proszę bardzo, powiedział, a pan senator Gawłowski? Czy ktoś sprawdzał? Dopiero niedawno mu oddano zastawę stołową. Coś znaleziono? Nie znaleziono. Jest skutecznie oskarżony? Nie jest oskarżony. Ile było rewizji? I pamiętajmy, że wtedy Platforma Obywatelska, jego obóz polityczny po prostu nie atakował rządzących, że niesprawiedliwie, że krzywda, że bandyckie i tak dalej. Po prostu było postępowanie. I teraz, jeżeli patrzymy na komunikaty, proszę mi wierzyć, ja dużo bardziej ufam strukturom państwa, które mówią, weszliśmy, informowaliśmy rodzinę, nie było odpowiedzi. Nie wiemy, ja nie wiem, gdzie był pan minister Ziobro. Natomiast jeżeli się dowiaduje... No leczył się, był w trakcie leczenia tak jest, ale czy to za granicą było w Polsce, wtedy. Czy za granicą, nie wiem. Ale rodzina była informowana i mam prawo uwierzyć, że był. Natomiast również ja nie jestem zwolennikiem tego typu metod, żebyśmy mieli jasność. I tego typu metody, im więcej sensacji, im więcej zawirowań, bywało, że się źle nie ma, pan, nie ma pan takiego poczucia, że to jednak jest pokazówka? Wie pan, dlaczego o tym mówię? Bo jak wchodzą służby do domu byłego ministra, każdy wie, że w tej chwili Zbigniew Ziobro z wielu powodów jest taką postacią, która jest na językach. Redaktor, i dowiadujemy się, że rano wyszły służby. Ale TVP Info nie nagrywało tego i nie robiło transmisji, jak ja było w poprzednim okresie. Mówi pan o sprawie Barbary Blidy, o roku 2007. Ja już nie chciałem... Przy okazji. Ale to jest sprawa, która też najbardziej jest bolesna. No możemy powiedzieć, Barbara Blida była w domu. Ale okazuje się, że nie było powodu, nie było po co, że właściwie po co tam w ogóle byli. Także z tego punktu widzenia, ale mamy inne przykłady po drodze. No już wcześniej wspomniałem o senatorze Gawłowskim. Także proszę zauważmy, tu nie ma się co dziwić, tylko trzeba powiedzieć sobie. Tak, przegraliśmy wybory, tak, mamy obowiązek odejść.
w sensie kierowania państwem. Tak, mamy obowiązek się rozliczyć. I tego się boi Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Koalicja. Rozliczyć się. I opowiadanie, że Fundusz Sprawiedliwości to jest wszystko ok. No, jeżeli badamy, po co ten fundusz był, na co wydawane były pieniądze, to nie oceniajcie, czy było już ok, tylko sprawdźmy to. Sprawdźmy, jakie były kwoty, na co były wydawane, kiedy. NCBIR, kolejna awantura. 100 milionów złotych dane komuś, kto w Białymstoku założył firmę do badań podwodnych w Bałtyku. A firma założona była 10 dni wcześniej. No, no od powagi trochę. Ja apeluję o powagę. W interesie waszym leży to, żeby po prostu poważnie to zbadać. Panie pośle, wiele razy pański obóz polityczny, przedstawiciele pana obozu powtarzali takie zdanie, no jak magia to było powtarzane. Uczciwi nie mają się czego obawiać. Pamięta pan. Podtrzymuję to zdanie. Natomiast zwracam uwagę na jeden szczegół, o którym pan Liberacki wspomniał. Mianowicie do senatora Gawłowskiego w 2017 roku z poważnymi zarzutami przyszły służby i postanowiły sprawdzić w domu i znaleźć jakąś dokumentację. Czekały cały dzień na niego, żeby on zdołał przyjechać do swojego domu i żeby w jego obecności to przeszukanie zrobić. Tak się wtedy stało, teraz mamy inny standard. Ja się z jeszcze jednym zgodzę z panem posłem Liberackim. Mianowicie, że jest duża część niestety społeczeństwa polskiego, która jest nastawiona wyłącznie na, można powiedzieć, podtrzymywanie negatywnych emocji, często nienawistnych w stosunku do mojego środowiska politycznego. I to działa w dwie strony. To znaczy Tusk takie środowisko wytworzył, bo on to robi bardzo konsekwentnie od 2005 roku, uruchamiając nawet całe struktury hejterskie, na przykład ruch Palikota, albo ci niedawno zdemaskowani bliźniacy, którzy nawet pieniądze dostawali za tą swoją aktywność hejterską. I zaowocowało to tym, że bardzo duża część niestety społeczeństwa polskiego kieruje się emocją ośmiogwiazdkową. Wiemy, co się za tymi ośmioma gwiazdkami kryje. Nawet są posłowie, którzy mówią, nalepiają sobie te 8 gwiazdek na samochodach i mówią, że to jest ich jedyny program polityczny. Oskarża pan Donalda Tuska o kierowanie hejtem? Uważam, że Donald Tusk uruchomił przemysł pogardy wobec braci Kaczyńskich i całego mojego środowiska politycznego od roku 2005, czyli już prawie 20 lat i konsekwentnie to robi. I to spowodowało, że w dużej części społeczeństwa żadne argumenty już nie mają racji bytu. Jest czysta emocja, negatywna emocja. I zgadzam się też z panią redaktor, kiedy pani tak intuicyjnie poszła w tą stronę i powiedziała, że być może ta eskalacja tych działań przeciwko nam wynika również z tego, że właśnie mieliśmy 100 dni tego rządu, te 100 dni były rozliczane, wiadomo, że obietnice niespełnione, zaledwie kilka spełnionych i to też raczej tych rozliczeniowych albo tych ideologicznych, a nie tych twardych, tych życiowych, które zapowiadano Polakom. I w związku z tym mam pytanie do pana Strzeszka. Ale ja tylko powiem jedną rzecz, bo chcę powiedzieć, że to jest w ogóle jakiś taki element polityki, że w ogóle kwestie światopoglądowe czy głośne historie, które wykraczają poza na przykład kwestie, nie wiem, ekonomiczne, taką podstawę bytu ludzi. Wie pan, one to obserwujemy od bardzo wielu lat, że są wrzucane wtedy, żeby po prostu, po to, żeby też zająć trochę ludziom umysły. Dokładnie. Bo kwestie światopoglądowe to nie jest cecha jednego tylko tak. Jakiegoś konkretnego ugrupowania. Ja znalazłem taką ciekawą wypowiedź 2 dni temu, już po tych przesłuchaniach i po tym wtargnięciu do miru domowego 4 posłów z immunitetem. Głos rozsądku ze strony bardzo poważnego polityka dzisiejszej koalicji rządzącej. Mówię o marszałku seniorze Marku Sawickim, z którym pan jest teraz politycznie związany w ramach Trzeciej Drogi. Otóż marszałek Marek Sawicki w wywiadzie dla Interii moim zdaniem słusznie powiedział, że rząd Tuska zamiast skupiać się na rządzeniu, rozumiem, że rządzenie to jest rozwiązywanie realnych problemów Polaków, uwaga, urządza kampanię nienawiści. Urządza kampanię nienawiści, czyli to, co mamy dokładnie od 19 lat, w co wciąga Donald Tusk różne środowiska polityczne. I to jest moim zdaniem słuszny głos i wyszedł z waszego środowiska. Tak to zostało odczytane. To ja bym chciał, żeby pan Strzeszek na to odpowiedział i państwo, którzy sygnalizują, bo rzeczywiście pan marszałek Sawicki coś takiego nie powiedział. Ale sam takim sensem się nie zgadzam, bo widzę, jaka praca została wykonana przez te grube już trochę ponad 100 dni pracy nowego rządu. W wielu obszarach, szczególnie tych, które odpowiada i Polskie Stronnictwo Ludowe, w ogóle cała Trzecia Droga. 5% idzie do góry.
Janusz. Ale jaką mamy inflację, ja ci mogę powiedzieć, co się udało zrobić w Ministerstwie Rozwoju przez te ostatnie ponad 100 dni. Uważam, że mam akurat się czym pochwalić. Embargo, tak samo w kwestii Ministerstwa Obrony Narodowej, w Ministerstwie Infrastruktury. Dużo się udało zrobić. Ja też nie ukrywam, że to od momentu, kiedy nowa koalicja zaczęła funkcjonować po 13 grudnia, byłem gorącym zwolennikiem, żeby tak, zająć się solidnie rozliczeniem, możliwie szybko. Żeby ten etap rozliczeń możliwie szybko skończyć, zrobić to w sposób rzetelny, ale żeby to nie był serial, który będzie się rozciągał na 4 lata, że za 2 lata będziemy jeszcze rozliczać jakieś afery PiSu od nowa. Nie, chcę, żeby to był etap, który zostanie szybko przeprowadzony, tak żebyśmy już potem do tego nie wracali. Szybko się skończył serial związany z Kamińskim i Wąsikiem. Okazało się, że jeżeli ktoś jest przestępcą, jeżeli jest posłem, to jest w stanie pójść do więzienia, jeżeli okaże się przestępcą, jeżeli złamie prawo. I to dobrze. Powiem panu tylko, co powiedział marszałek, bo też szukam dokładnego cytatu, żeby nie przekłamać. I Marek Sawicki mówi tak, od 2005 roku Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, obciążenie obu liderów, demolują scenę polityczną. To, co robią, doprowadzi nas za chwilę do wojny domowej. Rząd zamiast skupiać się na rządzeniu, urządza kampanię nienawiści, robiąc dokładnie to, co wcześniej zarzucał PiS-owi i Kaczyńskiemu. Jaki w tym sens? Pyta marszałek Sawicki. Ja nie jestem, dlatego ja mówię. Chcę, żeby ten element rozliczeń szybko się zaczął. Mówi o rządzie, pan jest członkiem rządu. Szybko się zaczął, szybko się skończył, żebyśmy już potem do tego nie wracali. Czyli szybko rozliczymy, tak szybko, ale i będziemy potem rządzić. No, ale... Ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek z osób, która jest rozliczana, czy minister Ziobro, czy osoby, które pewnie będą w ramach afery NCBR-u, która była gigantyczną próbą przewału pieniędzy, żeby ktokolwiek był sądzony, czy postępowanie było wobec niego toczone na podstawie jakichkolwiek niepewnych informacji. To ma być wszystko zrobione rzetelnie i to się musi stać. To znaczy bylibyśmy szalenie nie fair wobec naszych słuchaczy, ludzi, którzy głosowali na Trzecią Drogę, na Koalicję Obywatelską, na Lewicę, gdybyśmy teraz powiedzieli, okej, nic się nie stało, nie musimy się zajmować kwestią rozliczeń. Nie, musimy, dlatego że Fundusz Sprawiedliwości, NCBR i wiele innych rzeczy, to było po prostu okradanie ludzi, okradanie naszych słuchaczy także. To proszę o szybkie komentarze w takim razie do tych szybkich... Oczywiście, już, panie pośle, rozliczyć i pani trzeba, poseł, bo to są publiczne pieniądze, tylko trzeba rozliczyć wszystkich. A dlaczego wycofano wniosek o uchylenie immunitetu dla pana marszałka Grodzkiego? No właśnie tutaj się z jednej się rzeczy wycofuje, a drugie się nagłaśnia. A dlaczego się w tej chwili, dlaczego ta akcja była w tej chwili, bo od kilku tygodni redaktorzy zajmują się sprawą pani prokurator Wrzosek. O tym nie mówimy. Mówimy o tym w programach. Skala mówienia o tym i w jaki sposób brutalnie weszło się do pana ministra Ziobry, a do tego robienia prywatnej prokuratury i oddawania państwa prywatnym korporacjom, bo ta firma, która według redaktora współpracowała z panią prokurator, która dla niej to przygotowała, w tej chwili bierze nasze pieniądze, bo obsługuje media publiczne. A to powiedzmy, o co chodzi? Chodzi o wnioski, jakie pani prokurator kierowała poza prokuraturą w kancelarii prawnej. To nie ona poza prokuraturą, ktoś jej to przygotował. I chodziło o media publiczne i Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia żąda wyjaśnień od pani prokurator Wrzosek w tej chwili. Od 2015 roku Kukiz 15 mówi o likwidacji immunitetów. Notabene to był również postulat pana Zbigniewa Ziobry z 2007 roku. Tylko nic przez 8 lat z tym nie zrobił. Więc może trzeba byłoby zdjąć w końcu immunitety posłom i sędziom. 8 lat. Do tego jest potrzebna, wiesz, pani poseł, zmiana konstytucji. Więc proszę to zaproponować. Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie zaproponowało zdjęcie immunitetów dzięki nam. Więc jeżeli państwo wyjdą z tym i w końcu pan premier Tusk spełni swoją obietnicę z 2007 roku... Ale wygląda na to, że nikomu nie zależało do tej pory na zdjęciu immunitetu. Tak, bo wszyscy się dobrze z tym czuli. To się po prostu nie stało. No chyba... Z tym się dobrze wszyscy czuli, łącznie z prokuratorami i sędziami. Pan Janusz Kowalski teraz. Szanowni państwo, ale wy macie prawo i rozliczajcie. Tylko róbcie to zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem. Nie może być tak, że rozliczają innych polityków czy obywateli ludzie, którzy w sposób nielegalny przyjęli prokuraturę całkowicie niezgodnie z prawem, o czym mówił prezydent. Pan Jarosław Sellin powiedział bardzo ważne słowa. Za czasów ministra Zbigniewa Ziobro nie łamano kodeksu postępowania karnego i jak był pan Gawłowski, to czekano za to, żeby uszanować jego prawo obywatelskie i prawo wynikające podstawowe prawo, żeby było obecne przy przeszukaniu. I teraz moje pytanie do pani, bo
Tu nie chodzi tylko o Zbigniewa Ziobro. Gdyby to panią dotknęło, że ktoś przeszukuje pani mieszkanie bez pani obecności, byłbym pierwszy, który by bronił pani prawa i pana ministra Liberackiego również. I teraz moje proste pytanie. Proszę mi pokazać dowód, że był kontakt z, jak to się nazywa, z rodziną, że był ktoś zawiadomiony. SMS, telefon, cokolwiek powinno być na billingach. Nie było czegoś takiego. To będziecie żądać w takim razie odwołania ministra Bodnara, bo łamie prawo, bo łamie kodeks postępowania karnego. I kto to mówi? Proszę państwa, nie będę panu odpowiadać, bo i proszę panie, i to jest właśnie jeszcze ostatnia rzecz. I to, proszę panie, to jest pycha, która was zgubi. Bo wy łamiecie prawo. Niech pan mi nie grozi paluchem swoim, bo sobie tego nie życzę. Państwo, pani, przypominam pani jednak tylko, prawo, że jest niedziela wielkanocna. I niechże wróci chociaż odrobinę nastrój też taki. Ale spokojnie, spokoju. Poczekamy, tak, do tego i zrobimy. No właśnie, mam niech prośbę. Pan uspokoi, niech pan sobie, niech pan się pani Karolina Pawliczak teraz. Niech pan się uspokoi. Pani Karolina Pawliczak. Więc szanowni państwo, przede wszystkim bardzo przykre i smutne jest to, że toczy się debata publiczna w sprawie prowadzonego postępowania przez organy państwa, do tego zresztą powołane. Mówimy o postępowaniu przygotowawczym, o postępowaniu karnym, o wymiarze sprawiedliwości. Też nielegalnych prokuratorów. Dlaczego? Dlatego, że przez te ostatnie niestety 8 lat panowania Ziobry w prokuraturze, nad prokuraturą, w Ministerstwie Sprawiedliwości doszło do takiego upolitycznienia tych organów, że my dzisiaj prowadzimy tę dyskusję, która w sumie w mojej ocenie jest bezprzedmiotowa. Dlaczego wchodzimy w kompetencje prokuratorów, w postanowienie prokuratora? Było postanowienie prokuratora, jeśli chodzi o wejście do domu Ziobry, tak czy nie? W związku z tym, jakie ja mam prawo, jakie pan ma prawo do tego, żeby podważać to postanowienie? Czy pan czytał to postanowienie? Proszę mi nie przerywać. Proszę mi nie przerywać, bo ja słuchałam te głupoty, które pan opowiadał. W związku z tym, szanowni państwo, ja się tutaj do naszych widzów zwracam. Uspokajam tę stronę. Mam serdeczną prośbę. PiS przyzwyczaił nas właśnie do takiego myślenia. Przyzwyczaił nas do takiej debaty publicznej i niestety też do takiej reakcji, że wszystko to, co powinno być apolityczne, kompletnie niezależne od polityki. My, politycy, oczywiście możemy pewne sprawy komentować, ale wchodzić w prerogatywy, w kompetencje prokuratora, sędziego, do tego mnie państwo tutaj nie zmusicie, bo dzisiaj mamy niezależne sądy, niezawisłe, niezależnych prokuratorów. Panie poseł, ja rozumiem, że chodzi mam o proporcjonalność pełne zaufanie do pana ministra sprawiedliwości, jeszcze raz to podkreślę. I zastanawiam się, co będzie, jeżeli rzeczywiście po świętach okaże się, że będą uchylane immunitety posłom suwerennej jeżeli Polski. Jeżeli są podejrzenia, jeżeli są zarzuty podstawne, zobaczymy, jak będzie wyglądał oczywiście wniosek w sprawie uchylenia immunitetów, to ja dwoma rękoma się pod tym podpiszę. Niech ta sprawa będzie przejrzana. Pani by chciała uchylenia immunitetów konkretnym politykom suwerennej Polski? No, konkretnym politykom, komu? Co do których są podejrzenia. Nie chcę wymieniać tutaj nazwisk, choć one już gdzieś w strefie publicznej chodzą. Natomiast oczywiście, jeżeli są podejrzenia, niech ta sprawa będzie sprawdzona. Jeszcze raz podkreślam, uchylenie immunitetów to nie jest jeszcze wyrok. Uchyla się immunitet w sprawie konkretnej, więc to będzie... W konkretnej sprawie, niech to będzie dotyczyło prawo się bronić, tego proszę właśnie. Bardzo. Czy Lewica też podniesie, pan jest w Parlamencie Europejskim, czy Lewica też podniesie, jak rozumiem, rękę za ewentualnym uchyleniem immunitetów politykom suwerennej Polski? Generalnie Lewica jest w następującym stanowisku. Przez 8 lat, jeżeli ktoś niszczył konstytucję, jeżeli ktoś niszczył system sądownictwa, jeżeli ktoś zdemolował Trybunał Konstytucyjny na Sąd Najwyższy, to była właśnie koalicja prawicowa. No taka jest prawda. Przecież Trybunał Konstytucyjny nie jest uznawany w międzynarodowym świecie prawnym. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia są odrzucane. Orzeczenie tego typu, że prawo krajowe ma pierwszeństwo przed prawem europejskim, jest ewidentnym zgwałceniem konstytucji. To wasza konstytucja tak mówi? Nie, nasza konstytucja mówi... Konstytucja z 1997 roku. Przecież pan uchwalał tę konstytucję. Nie. Prawo krajowe ma zawsze pierwszeństwo nad prawem unijnym. Nieprawda. Proszę to czytać. Proszę nie wciskać ciemnoty. W konstytucji mówi, jest napisane. Proszę, panie pierwszeństwo ministrze. Stosowania prawa mają prawo stanowione konstytucja przez... Konstytucja jest najwyższym aktem w Polsce. Poczekaj chwilę. Mają prawo stanowione przez organizację ratyfikowane, w której członkostwo Polski zostało ratyfikowane. Taką organizacją... Ale nie unieważnia to pierwszeństwa konstytucji. Nie. Taką organizacją jest Unia Europejska. I żebyśmy tutaj nie prowadzili tego. Natomiast żeby my tutaj nie dojdziemy prawdopodobnie do porozumienia i była sprawa bardzo zasadnicza. Te 100 dni rządu. Pozytywne czy negatywne? A zgadza się pan z Markiem Sawickim?
że trzeba rządzić, a nie skupiać się na wojnie między obozami? Nie dostrzegł tego, że właśnie rząd rządzi. To, co stało się dobrego, to tak. Po pierwsze, wróciliśmy do jako poważny gracz europejski. Trójkąt weimarski, kiedy się spotyka premier Polski, kanclerz Niemiec, prezydent Francji. To jest to część bardzo istotna. Płyniemy w główny nurt. Główny nurt to jest to, że będziemy mieć pokój, spokój, bezpieczeństwo. Przywróciliśmy Polsce. Walczymy o to, żeby mieć pokój. Może tak. Walczymy o to i staramy się nadążyć z uzbrojeniem, tak, żeby mieć pokój. I co więcej, mamy tu funkcję inicjacyjną, także to dla mnie też jest bardzo ważne. Zamiast się spotykać z Orbanem, z panią Le Pen, co robiliście namiętnie, to teraz mamy kanclerz Niemiec, prezydent Francji. To jest bardzo ważne. Nie ze wszystkim się zgadzamy, co kanclerz Niemiec robi, czy rząd niemiecki, ale ważne, żeby ich przekonywać. A przekonywać to znaczy być razem. Pieniądze z europejskie. Przecież mamy te słynne 770 miliardów złotych, o które premier Morawiecki dzień po podpisaniu... Panie pośle, i nie mamy kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy i jeszcze na nią poczekamy. Artykuł 8 pana Konstytucji, który stanowi, że najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja. Proszę mi pokazać artykuł, który mówi, że pana... Panie interpretacja pośle, jest prawidłowa, że pokażę, Unia Europejska chwili, stoi wyżej niż Konstytucja. Nie będziemy otwierać nowego sporu, bo... Nie, no, ale to jest fundamentalne, bo jeżeli minister mówi, że Konstytucja nie ma... Panie pośle, jest ileś sporów fundamentalnych. Chciałabym, żeby dyskusja szła do przodu i kończy wątek pan Liberacki teraz. Ale to faktów, a nie co do opinii. Pan nie manipuluje. Przepraszam państwa. Czy to jest słynne 770 miliardów... Przepraszam, zagłuszacie państwo pana Liberackiego. Panie pośle, pan zagłusza. I ja też byłem zadowolony. Jeszcze takiej kwoty nie było z Brukseli. Jako osiągnięcie rządu koalicji prawicowej. Tylko co się stało? A potem nie weźmiemy tych pieniędzy. Nie spełnimy żadnego warunku. Okupant brukselski, okupant niemiecki, czy tam berliński, przepraszam, tak sformułowaliście. Więc te środki zostały odzyskane. Te środki zostały odzyskane. To dla społeczeństwa jest wyśmienita wiadomość, bo pamiętajmy, jeżeli to było dokładnie, to zależy od przelicznika, 770 miliardów złotych na 7 lat, to jest 110 miliardów złotych rocznie. Przy naszym budżecie 600 miliardów. Proszę zauważyć, jakie są gigantyczne pieniądze. I za to możemy Polskę posunąć w dobrym kierunku. Te pieniądze są nam również potrzebne, bo musimy wydawać dużo większe kwoty w tym roku na wojsko. Mamy rosnące spłaty kredytów międzynarodowych i musimy emitować nowe obligacje. Czyli zobaczcie, to jest ta droga do cywilizacji i to jest wielkie osiągnięcie tego rządu. To po prostu Polska wróciła do Unii i Unia wraca do Polski. I to jest kluczowa sprawa i nikt mi nie powie, że pośle, tak najwyższą, nie. Panie pośle, to są piękne wizje i piękne słowa. Niemniej przewija się cały czas w oczekiwaniach i w komentarzach ludzi, którzy oglądają i słuchają naszego programu i pytają o realizację tych głównych postulatów, na które jeszcze słyszymy, że przyjdzie poczekać, jak na wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy. Tak, być to szybciej. Wiemy, że to się nie wydarzy na pewno w tym roku. Taki jest stan, przepraszam, pani redaktor, taki stan budżetu dostaliśmy. Podobnie jak przed chwilą słyszałem komentarz od 1 kwietnia 5%. A kto to tak zaplanował? Poprzedni rząd zaplanował. Mówi pan o stawce VAT na żywność. Zaplanowanie się z węgla, zamykanie kopalń. Ja tylko chcę powiedzieć jedno. Nie chcę otwierać teraz tej dyskusji, dlatego że gonią nas także tematy, które dzieją się tu i teraz. Chociaż wiem, że pan by chętnie na to odpowiedział. Takie sprawy natomiast... tylko, które pan europoseł poruszył. Dobrze, ale to ja chciałabym słownie jedno zdanie i nie chcę otwierać tu wielkiej dyskusji, ponieważ mamy bardzo istotne wątki tematyczne, które chcę, żebyśmy zdążyli poruszyć. Jeśli chodzi o pretensje do budżetu, to zwrócę uwagę na to, że kiedy Platforma oddawała władzę w 2015 roku, budżet państwa polskiego nie dochodził nawet do 300 miliardów złotych. Natomiast kiedy my oddawaliśmy władzę, dochodził do 700 miliardów złotych. Między innymi dlatego, że pogoniliśmy mafie VAT-owskie, mafie paliwowe. Skutecznie zbieraliśmy pieniądze do tego budżetu i ten budżet, że się przejęli, tylko deficyt budżetowy, że się zwiększyli, ale dokładnie uchwaliliście ten sam budżet, który myśmy przygotowali na rok 2024. A jeśli chodzi o środki europejskie, za ilu rezolucjami antypolskimi pan głosował w Parlamencie Europejskim? Nie było rezolucji antypolskich. Były. Były rezolucje propolskie. I konsekwencjami tych rezolucji było
było namawianie waszych przyjaciół politycznych, lewicowo-liberalnych, którzy dominują niestety w instytucjach unijnych, do tego, żeby zastosować ekonomiczne sankcje przeciwko Polsce, tylko z tego powodu, że w Polsce Polacy ośmielają się wybierać prawicę do władzy. I niestety wam pomogli, osiągnęliście to i natychmiast wam te pieniądze odblokowali, mimo że się w sensie prawnym nic nie zmieniło. Ja tylko chcę powiedzieć, że nie otwierajmy tego wątku, zmieniło się bardzo, bo wiem, że jak go otworzymy, to dyskusja się nie zakończy do... Ale pan nie zakończy się do... w sensie prawnym, co się zmieniło. Do momentu, w którym będziemy musieli kończyć program. Pani, przepraszam państwa, pani poseł, chcę zapytać panią poseł, jako jedyną poza mną kobietę w tym programie, tylko że ja nie będę zabierała głosu na tych zasadach, o decyzję pana prezydenta, który zawetował ustawę o pigułce dzień po, co zapowiadał w zasadzie, że zrobił, spotkał się z polityczkami, z kobietami lewicy i one wychodziły w takich całkiem dobrych nastrojach z tego spotkania, no ale przedwczoraj, pan prezydent ogłosił taką właśnie decyzję, mówiąc, że wsłuchuje się w głosy rodziców, miał bardzo dużo listów. Od rodziców, którzy byli przeciwko temu, żeby 15-latkowie mogli kupować tabletkę dzień po bez recepty. Pani tak, poseł. Decyzja skandaliczna, choć oczywiście można się było, tak jak pani redaktor mówi, tego spodziewać. Pan prezydent mówił wielokrotnie, powtarzał, potwierdzał, że tej ustawy nie podpisze. Uważam, że skandaliczna, dlatego że w 25 państwach Unii Europejskiej, europejskich państwach ta tabletka po obowiązuje, jeśli można tak to ująć, nie jest szkodliwa. Dzisiaj nawet rano, wychodząc tutaj na program, słyszałam też wypowiedzi lekarzy Towarzystwa Ginekologicznego, które mówi wprost, że to jest tabletka bezpieczna, że to jest tabletka, która nie zaszkodzi, nie szkodzi absolutnie. W związku z tym nie wiem, dlaczego dzisiaj wypowiadają się głównie politycy PiS-u z panem prezydentem oczywiście na czele, jako wielki fachowiec i znawca mówiący o tym, że jest ona szkodliwa, czy będzie szkodliwa Donald dla młodzieży, mówi, dla dzieci. Donald Tusk mówi, że uruchamia plan B w tej tak, sytuacji. Uruchomiony zostanie plan B. Pani minister Leszczyna o tym wspomniała, czyli będzie ta tabletka możliwa do dystrybucji, że tak powiem, poprzez tak zwane recepty apteczne. Oczywiście farmaceuci mają swoje uprawnienia, ale prawdopodobnie te uprawnienia też będą rozszerzone na zasadzie rozporządzenia. To rozporządzenie jest już gotowe, zaraz po świętach. Będzie jeszcze przekazane do szerokich konsultacji społecznych i od 1 maja, tak jak pani minister zresztą powiedziała, no tak, ten projekt będzie uruchomiony. Ale pan minister Czarnek powiedział na konferencji prasowej. Ja jeszcze jedno zdanie może. Tak, dosłownie pani redaktor, bo myślę, że warto to podkreślić. Po prostu nasze kobiety, polskie kobiety, dziewczyny, młode kobiety, naprawdę w kraju rządzonym przez PiS i niestety PiS dalej poprzez przedłużenie rządów pana prezydenta, mam nadzieję, że już niebawem wytrzymamy tyle, to się zakończy. No wiemy, kiedy się kończy kadencja druga pana mamy prezydenta, dzisiaj, pani mamy poseł. Dzisiaj najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne. Pan prezydent widać, że jest wielkim przeciwnikiem kobiet i nawet taką rzecz jak antykoncepcja awaryjna nie potrafi zrozumieć, bo ja mam takie wrażenie, słuchając polityków PiS-u, szczególnie prawicy, skrajnej prawicy, że oni kompletnie nie wiedzą, co to jest. Oni traktują to jako tabletkę wczesnoporonną. No szanowni panowie, szczególnie panowie, bo wy się wypowiadacie w tej sprawie, nauka, jeszcze raz nauka, douczyć się, doczytać, czym jest tabletka. Rzeczywiście wczoraj Polskie Towarzystwo Ginekologiczne wydało takie stanowisko o tym, że to nie jest pigułka wczesnoporonna, tylko jest to bezpieczna pigułka. Chcę tylko powiedzieć, że pan minister, były minister Czarnek powiedział, to jedno zdanie poproszę, że powiedział tak, będziemy ścigać farmaceutów, którzy będą sprzedawać taką tabletkę. Ja przede wszystkim chcę poprosić. Uważa pan, że to jest w ogóle poważna zapowiedź? Ja przede wszystkim chcę poprosić panią poseł, żeby pani nie mówiła w imieniu wszystkich kobiet, bo wy macie taki zwyczaj, mówię o lewicowych politykach, kobietach politykach, że mówicie, że znacie prawa kobiet, wy jesteście ich reprezentantami i się czegoś domagacie, a kto tego nie rozumie, jest przeciwko kobietom. Otóż ja informuję panią, że nie wszystkie kobiety w Polsce są za rozszerzeniem zakresu zabijania dzieci nienarodzonych.
Nie wszystkie kobiety w Polsce. Nie rozmawiamy teraz o aborcji. Ale panie ja mówię o czym się mówiło w ostatnich miesiącach. Nie wszystkie są za tym, żeby nie mieć żadnych wątpliwości co do procedury in vitro i nie wszystkie są za tym, żeby dzieciom, dziewczynkom 15-letnim dawać pigułkę, o której teraz mówimy. W związku z tym opinie są zróżnicowane i pan prezydent to też uwzględnił, zna opinie innych środowisk lekarskich, do których pani, niż te, do których pani jest przywiązana, zna opinie środowisk rodzicielskich i też jasno wyraża swoje poglądy jako prezydent od 9 lat i one są znane. I też się przyzwyczajcie do tego, że wygrywając wybory parlamentarne na poziomie 53%, co dało wam większość, nie wygrywacie wszystkich wyborów, bo wybory prezydenckie dwukrotnie wy, Lewica, żeście przegrali z prezydentem Andrzejem Dudą. W związku z tym musicie uwzględnić również to, że na czele jakichś instytucji państwowych stoją ludzie, którzy mają inne poglądy światopoglądowe niż wy. To ja tylko dodam, że pani Pawliczek, to jest Koalicja Obywatelska, pewnie poglądy ma bardziej lewicowe niż spora część Koalicji Obywatelskiej, niemniej taki obóz pani reprezentuje. Plan B będzie wdrożony, panie pośle, czyli będą te recepty apteczne w takim razie. A jak pan podchodzi do zapowiedzi pana ministra Czarnka? Ja się po raz pierwszy wypowiadam na ten temat, natomiast powiem nie jako polityk, ale jako rodzic. Uważam, że dziecko, a 15-letnia dziewczynka jest dzieckiem, no nie powinno się dawać jakiś pigułek o, można powiedzieć, o jakimś bardzo radykalnym... Ale nikt jej nie będzie dawał. I to nie o to jest właśnie, to jest niezrozumienie. Po to właśnie jest lekarz, w mojej ocenie. I pan prezydent podjął spokojną, racjonalną decyzję, zgodnie ze swoją światopoglądem, ale też po wysłuchaniu lekarzy, żeby to kontrolować. No dobrze, ale panie pośle, ale jaka jest granica, jaka jest granica dopuszczalna prawem, jeżeli chodzi o kontakty seksualne w Polsce? 15 lat. No właśnie. 15 lat. Ale to niech pan teraz powie też na spokojnie. Panie pośle, na spokojnie. Czy jeżeli, no to super, to jeżeli jest taka granica i ona jest przewidziana prawem, czy się to komuś podoba, czy nie, to czy jest logiczne w takim razie, że 15-latkowie, którzy mogą takie kontakty mieć, nie mogą zaopatrzyć się w taką tabletkę? 17-letnia dziewczyna czy chłopak to są dzieci. No moim zdaniem nie powinny. Ale nie o tym teraz rozmawiamy, nie, tylko o tym że prawo mówi, co tym, oni mogą, a rozmawiamy. Czego nie mówią. Mnie zastanawia właśnie to, że od jutra rośnie VAT, rosną ceny energii, będą rosły ceny ciepła. Polakom naprawdę coraz gorzej się żyje, a ta koalicja ma do zaproponowania tylko i wyłącznie dzieciom po prostu pigułkę na jeden dzień po. No was po prostu gdzieś po prostu Pan Bóg opuścił. Was po prostu Pan Bóg opuścił. To jest właśnie wasz rozumiem, plan. Że do pana Strzeszka pan się wraca, no zwraca nie, między innymi. No jak dzieciom chcecie dawać po prostu pigułkę, dzieciom chcecie dać pigułkę. Jan Strzeszek, który nie wiem, jakie ma zdanie na ten temat, ale jest należy do ugrupowania dość jednak konserwatywnego. Panie radny, bardzo proszę. Decyzja pana prezydenta. No, czy nie jestem zaskoczony tą decyzją, dlatego że nie spodziewałbym się, żeby Andrzej Duda jakąś inną decyzję podjął. Tak samo pewnie będzie w przypadku projektów aborcyjnych. Nie wyobrażam sobie, żeby wtedy Andrzej Duda... Które tuż po świętach wkraczają na agendę sejmową. Tak. I ciężko mi sobie wyobrazić, obserwując zresztą tak jak nasi słuchacze i widzowie, obserwując Andrzeja Dudę od tylu lat, żeby zgodził się na jakikolwiek projekt, który byłby liberalniejszy niż stan prawny z 2020 roku sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. A czy pan uważa, że zapowiedź pana ministra Czarnka, że będziemy ścigać farmaceutów, którzy będą w takim razie wedle tego planu B, jak rozumiem, Donalda Tuska postępować, czyli recepty apteczne, czy to będzie miało jakiś efekt mrożący wobec farmaceutów, czy nie będą się tym przejmować? Minister Czarnek ma zamiar ścigać, czy dyżury będzie robił pod aptekami, no bo to może być taka kolejny pomysł na kontrolę, może... Ale to w takim razie po co jest ta ustawa? Prawa? Jak, bo namawiacie farmaceutów do łamania prawa? Jak ma wyglądać, wiesz, może, nie, jak no, ma wyglądać kwestia, rozumiem, kwestia kontrolowania i ścigania tych farmaceutów? Natomiast jeżeli ktoś łamie prawo, po to była... Ale jeżeli będzie rozporządzenie, panie ministrze, to nie będzie łamania prawa. Jak nie będzie łamania prawa? No jak będzie łamania? Ale pan już wie, że będzie łamanie prawa. Kustylizacja prawa polega na tym, że jak się wam coś nie podoba w konstytucji czy w ustawach, to wy po prostu uważacie, że to nie istnieje. Tak, no ale w konstytucji nie ma ani słowa o tabletce. Jeszcze była ustawa, została zawetowana. Kropka. Nie ma żadnego planu B, bo plan B to jest obejście ustawy. Kropka. Nie. No jak nie? Panie Jarosław Sachajko teraz. Projekt wprowadzony. Dziękuję bardzo.
Ja tu przysłuchiwałem się, jak pani poseł tu wszystkich pouczała, jak oni są niedouczeni, jak oni nie wiedzą. Sprawdziłem, skończyła pani Wydział Prawa, a wypowiada się pani... rolnikiem. Jestem rolnikiem, jestem ekonomistą i również mam skończone część medycyny. Właściwie a jaką studia. Część? Jestem fizjoterapeutą w zawód medyczny. Ale to wystarczy szósta, siódma klasa. Szósta, siódma klasa podstawówki, żeby wiedzieć... Może nie wiedziałam tego o panu, przyznam szczerze. No. Dużo pracy. Jeszcze jednak życiorysy polityków kryją dla mnie wiele tajemnic. Nawet nie trzeba studiów kończyć, bo to w szóstej, siódmej klasie dzieci są uczone, skąd się bierze życie i kiedy ono się zaczyna. Życie się bierze od połączenia komórki jajowej z plemnikiem. Mamy nowego człowieka. I teraz pani tutaj poseł, tak jakby przeczytała rzeczywiście ileś tych artykułów, mówi o tym, że to nie jest pigułka wczesna. Nie, to ginekolodzy mówią, panie pośle. Ginekolodzy i farmaceuci mówią, że... Ginekolodzy i farmaceuci mówią... rozumie pan? Może pani zaczekać? Ginekolodzy i farmaceuci również mówią, że to jest pigułka wczesnoporonna. A dlaczego? Ale kto? Ja pani wyślę. Nie, no teraz ale, mi pan ale, powie, dlaczego pan... Nie powiem pani... Jak, ale, ja pośle, pani... ale jak mi pan wyślę? No teraz no, rozmawiamy. Mam pani no. telefon, ale to no, nie ale wiem, gdzie to... Nie... Ja nie, ale, nie wiedziałam ale, tego. Mogę wytłumaczyć cały mechanizm? Niech pan powie. Bardzo słucham. Zapłodnienie, ale to już pani powiem. Zapłodnienie dochodzi w ciągu jednej doby. Po owulacji mamy zapłodnienie komórki jajowej przez plemnik, a ta pigułka działa przez 5 dni. A jak ona działa przez 5 dni, że później nie pozwala się tej komórce zagnieździć w macicy. I to niektórzy uważają, że to właściwie nie jest pigułka wczesnoporodna. Jest ta pigułka o 5 dni opóźnia owulację. Ale jeżeli była owulacja, było zapłodnienie, nie ona i w 56% ona działa w ten sposób, że opóźnia owulację i dochodzi do zapłodnienia. Ale w 40% ona działa tak, że nie pozwala się zagnieździć i wielu naukowców, którzy rozumieją, że poczęcie to jest nowy człowiek, nowa również dziewczynka, która mogłaby się urodzić lub ja nie, muszę się odnieść. Jest poronienie. Nie. Ja mam apel. Panie pośle, sekundę. To w takim razie, czy ginekolodzy, polscy ginekolodzy, zrzeszeni w towarzystwie ginekologicznym i położniczym, którzy wczoraj wydali takie stanowisko, nie wiem, nie znają rzeczy, o których pan teraz tutaj opowiada z taką żarliwością. Ja szanuję pana poglądy, tylko że stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia i organizacji fachowych lekarskich w Polsce jest takie, jak pan mówi. Czym jest tabletka jeden dzień? Bo proszę nam powiedzieć mężczyznom, czym jest tabletka. Środnie, nie zadawaj nam tego pytania. Ale ja na razie widzę, że w ogóle, że wszyscy pan... Wie pan, jak ja mam poczucie, że panowie politycy... opowiadają, znaczy sekundkę, ale przede wszystkim, że panowie specjalizują się w takim opowiadaniu kobietom, jak funkcjonuje ich ciało. No to proszę tak. Czy panowie się czują takimi ekspertami w dziedzinie nie, tego, jak funkcjonuje płodność kobiety? Ja nie jestem ekspertem. Proszę mi powiedzieć, czym jest tabletka jeden dzień po. Ja panu mówię, co mówią ginekolodzy, że nie dochodzi do zapłodnienia. No właśnie, to powiedział pan poseł Sacharek. O tym mówią lekarze, o tym mówią eksperci i mówią też, że jest bezpieczna i jeszcze mówią, że we wszystkich krajach Unii, poza Polską i Węgrami, ta tabletka jest po prostu bez recepty, dostępna na taki wypadek, gdyby była potrzebna. To mówią panowie. To tak? Ale pokażę jeszcze jeden taki obrazek, żebyśmy sobie wyobrazili coś. Przez wiele lat środowiska lewicowe i część Platformy mówiły o tym, że nie wolno strzelać do dzików, bo one mogą mieć w środku małe dziczki. Na wieżowcu obok Sejmu przez 2 lata wisiał ogromny baner z malutkimi dziczkami w środku. Panie pośle, on zginął miesiąc po tym, jak pod Sejmem był protest czarnych parasolek, bo coś tym ludziom się odkryło, że skoro w dziku są małe dziczki, to może w brzuchach matek są też małe dzieci. Ja bym bardzo chciała, żeby pan nie porównywał kobiety do lochy. Nie, ja porównuję sam mechanizm. Do dzików nie można było strzelać, ale aborcję można robić. I właśnie to jest przerażające. Dobrze, ale w ogóle nie rozmawiamy o aborcji. Ja wiem, że to jest jakiś pakiet poglądów. Dobrze, ja wiem, że dla panów, ja wiem, że dla części panów to jest pakiet, ale panie pośle, pan się nie zgadza z lekarzami, którzy mówią, że to nie jest pigułka wczesnoporonna. Będzie kolejny temat, ja za chwileczkę znajdę. Nie, ale po prostu pan mi w tej chwili, pan mnie tak natchnął, ale nie, bo pan mnie natchnął, żebym ja pana zaprosiła do programu z ginekologiem.
Bo ja widzę, że pan bardzo chciałby, rozmawiać. Możemy pójść z ginekologiem, bo to ja jest taka decyzja. Ja w ogóle czuję, że ja to zrobię, dlatego że może to raz na zawsze spowoduje jakieś rozwianie wszystkich wątpliwości, jakie są. To nie ma wątpliwości, tylko tu jeszcze raz. Kiedy zaczyna się człowiek? Kiedy zaczyna się człowiek? Bo lewica uważa, że 12-tygodniowe dziecko można zabić, bo to nie jest człowiek. Nie rozmawiamy dzisiaj. Chcę powiedzieć, że o kwestiach aborcyjnych porozmawiamy, jak się spotkamy po 11 kwietnia, bo 11 kwietnia w Sejmie ma się pojawić ten temat. W tej części jeszcze pan eurodeputowany Liberacki, ja jeśli mogę. Ja powoli od tego absurdu i trochę komicznych wypowiedzi odchodzili. Nie no, jestem ale, nawet, pan, ale jest decyzja prezydenta, która... Nawet ćwierć, mam ani ćwierć kursu medycznego skończone, więc nie będę wnikał. Okay. Pierwsza i zasadnicza rzecz. Pan prezydent skrzywdził młode dziewczyny. Pan prezydent skrzywdził również rodziców tych dziewczyn. Padło sformułowanie, żeby rodzice mieli prawo decydować. Nie będą mieli prawa decydować, dlatego że jest zakazane. I tu są dwie logiki rządzenia. Logika nasza, wolni ludzie, decydują, świadomi, kierujemy się nauką i medycyną. I logika druga, nie, bo mamy doktrynalne założenia, że zabronione i to jest państwo opresyjne. I tutaj proszę popatrzeć na to. To znaczy, że jest dostępna, ale na receptę. Ja tylko powiem jedną rzecz, bo ona jest istotna. Jaka jest, żeby uzyskać receptę lekarską, trzeba się dostać do ginekologa. I chciałabym tylko, i to jest uwaga do wszystkich państwa, którzy mają różne poglądy i niezależnie od tego, jakie państwo mają poglądy, to fakty są takie, że nie jest w Polsce możliwe dostać się na NFZ błyskawicznie do ginekologa, żeby taką receptę uzyskać. To o to chodzi, tak panie pośle? To jest długa, tak już, to jest długa procedura. Dziewczyna, która potrzebuje taką tabletkę, nie dostanie się do ginekologa na NFZ tak po prostu w 5 minut, czy nawet tego Pani samego redaktor, dnia. Ja o tym zestawie, ideologicznych projektów mówiłem nieprzypadkowo, bo tak jak w pierwszej części naszej rozmowy mówiliśmy o tym, że metodą rządzenia Donalda Tuska i koalicji, którą sklecił, jest utrzymywanie niechęci, a wręcz hejtu wobec tych, którzy utracili władzę, czyli Zjednoczonej Prawicy, żeby przykryć nieczynność tego rządu w rozwiązywaniu realnych problemów Polaków. Tak w tej sprawie ten zestaw pomysłów, które się lansuje i w sprawie liberalizacji aborcji, i w sprawie in vitro, i w sprawie pigułki PO, też się przykrywa nieczynność tego rządu w sprawach, które naprawdę Polaków interesują, ideologią, tak, ale którą, jest taka, dobrze, ale którą jest, ten rząd ale jest grupa i Tusk ludzi, świadomie, jest... bo moim zdaniem on rządzi partią lewicową, ale jeszcze bardziej lewicowej partii oddał, żeby te swoje sprawy dobrze, ideologiczne załatwiały. Ale chcę załatwiała. Powiedzieć, że jest grupa bo ludzi, jest która przykrycie... oczekuje rozwiązania takich spraw, z tym się pan zgodzi na pewno, że jest taka grupa ludzi. I grupa, która nie oczekuje. Albo której jest to obojętne. Uważa, że rozwiązania dzisiaj w Polsce są dobre i nie należy ich zmieniać. Też jest taka Natomiast jeżeli mówimy o tym, że tabletka tak, ale po konsultacji z lekarzem, to jeszcze panie pośle, bo pan nie skończył, no nie ma takiej dostępności błyskawicznej ginekologa Nie w ma dostępności do lekarza. Tylko chciałabym, żeby przynajmniej mieli świadomość tego. Po drugie, do lekarza 15- czy 16-letnia dziewczyna powinna przyjść z rodzicem. Bo zdaje się, że jest też. Musi przyjść z rodzicem 15-latka, to na pewno. To dlaczego komplikować sprawę, kiedy jest propozycja następująca. Masz wybór, to nie jest zobowiązanie, masz wybór. Potrzebujesz, pójdź, nabądź tabletkę. I to jest właśnie istotne. To jest też takie, stawianie sprawy, że, bo też słucham taki argument, że te dziewczyny będą łykać te tabletki garściami. I to jest trochę robienie z młodych kobiet takich trochę, no nie wiem, już nie chcę brzydko mówić. Pani powiedziała jednej bardzo ważnej rzeczy, że czegoś oczekują ludzie. Od ponad miesiąca setki tysięcy polskich rolników oczekują wprowadzenia embargo i oczekują konkretnych działań, konkretnych ustaw. Są różne grupy społeczne, które różnych rzeczy oczekują. Wiemy, że tak działa państwo. No. Powiedzcie w takim razie rolnikom, dlaczego nie ma żadnych ustaw, żadnych rozwiązań, nie wprowadzacie embargo. Setki tysięcy polskich rolników walczy o byt na kolejne dni, miesiące, a wy rozmawiacie o tabletce. Panie pośle, będziemy rozmawiać, chociaż już nie dzisiaj. Panie pośle, boję się, co pan znalazł. Amerykanki wiedzą, że tabletka może działać wczesnoporodnie. Z Polski nie są o tym informowane. Ale ja nie wiem, gdzie pan wyjaśnia. Nie wiem, jakie jest źródło wyjaśnia tego. W komentarzu Magdalena Prusak, prezes Stowarzyszenia Katolickich Farmaceutów Polski. Widzi pan. Czyli farmaceutka, czyli Panie pośle, ale ja nie mówię tego. Ja mówię tylko tyle, że farmaceuta nie będzie miał obowiązku wydania takiej recepty. My rozmawiamy jeśli będzie katolickim farmaceutą, któremu to... Czy doprowadzić do tego, żeby
w to nie mogło się urodzić, czy nie. Ale dalej, Uryprisol, w dokumentacji dostępnej, pani redaktor, w dokumentacji dostępnej na stronie Europejskiej Agencji Leków dla tabletki Dzień Po, stosowanych po stosunku, zawierających Uryprisol, czyli ta Ellaone, podaje się następujący mechanizm działania. Blokowanie receptorów progesteronu. Spotkam pana z ginekologiem, siebie w programie, błagam pana, czyli właśnie, bo nie zrobimy tego pani dzisiaj. Będzie program naprawdę... Jarosław Sachajko i jakiś lekarz, który, proszę, mówię jakiś, może to brzydko brzmi, no po prostu jakiś fachowiec, z którym pan tak, może pana przekona, ja nie wiem, no muszę to zrobić, bo po prostu czuję taki imperatyw po dzisiejszym. Dziękuję, dziękuję. Ja pani nie obrażam, a pani nie obrażamy się. Mamy jeszcze kilka minut. Wielokrotnie w różnych programach, ale tak jak się pan dzisiaj ośmieszył i te herezje, które pan dzisiaj opowiada w Wielkanoc, jest po prostu coś nieprawdopodobnego. No, ale przepraszam państwa. Zakończymy ten wątek, bo mamy jeszcze kilka minut i jest radny Jan Strzeżek, który chyba jako jedyny tutaj startuje w wyborach, tak, samorządowych. Zgadza się. I to jest taka, no dobrze, ale jest taka wizja Szymona Hołowni, lidera Trzeciej Drogi, że no kiepsko, że to idzie nie tak, jak wszystko powinno iść. I że jednak jest taka tendencja, przynajmniej niespadkowa, Zjednoczonej Prawicy. Więc co się dzieje nie tak? Jakie będą, bo też wiemy, że jest taki pogląd, myślę, że uzasadniony, że od wyników wyborów, najpierw samorządowych, później europejskich, będzie zależało to, jak się będzie kształtował dalej system polityczny i sytuacja polityczna w Polsce. Zgadza się i dlatego mówimy na spotkaniach na ulicy z mieszkańcami, z wyborcami, że te wybory, szczególnie na poziomie sejmikowym, zdecydują, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie jeszcze gdzieś rządzić, razem z Konfederacją, razem z ludźmi Grzegorza Brauna będą rządzić ludzie Janusza Kowalskiego i Zbigniewa Ziobry, czy głosy na Trzecią Drogę doprowadzą do tego, że uda się nam także na ścianie wschodniej, w województwie podlaskim, lubelskim, może nawet na Podkarpaciu, które jest bastionem PiSu, uda się te województwa odbić i uda się te województwa rządzić już przez drużynę, która także rządzi na poziomie rządowym. Ale to przekładacie znaczenie wyborów samorządowych na cały kraj. Wybory samorządowe są bardzo ważne. Są ja tego nie mówię, tylko o czym są wybory samorządowe, a o czym są wybory parlamentarne i europejskie później. Tak? Państwo mówią, że od tego w ogóle zależy, jak będzie na takim poziomie ogólnopolskim. No oczywiście, że tak. A nie oddolnie. Nie. Dobry wynik w wyborach samorządowych będzie doskonałym punktem wyjścia do wyborów europejskich, a później prezydenckich. Mamy cały czas ten kalendarz wyborczy bardzo napięty. To widać. Czyli bój się toczy teraz o utrzymanie władzy tak naprawdę. Nie toczy się o utrzymanie władzy, dlatego że w przypadku sejmików wojewódzkich ta rozgrywka jest absolutnie na nowo. To znaczy za tydzień, niewiele ponad tydzień, będziemy wiedzieli, jaką wizję państwa wybrali ponownie Polacy. Czy chcą powrotu do funkcjonowania tego, w jaki sposób rządzi PiS i zdecydują się na przedstawicieli PiSu, pewnie razem w sojuszu z Konfederacją w sejmikach wojewódzkich, czy postawią na ludzi, którzy od 100 dni pracują w ramach nowego rządu i swoich przedstawicieli na poziomie województw. No to jest, uważam, fundamentalna rzecz. Na poziomie Warszawy akurat to wygląda trochę inaczej, dlatego że tutaj pewnością jest to, że Rafał Trzaskowski wygra te wybory. Istotne pan jest nie ma wątpliwości? Nie, absolutnie. Myślę, że każdy, kto czyta badania, a także kto chodzi po ulicy, no to zdaje sobie sprawę z tego, jak wypadnie, że... jak wypadnie kandydat prawicy, jak wypadną inni oczywiście kandydaci, PiS akurat, ale to ma znaczenie. Rozmawiamy w Radiu RDC, pani redaktor, i to jest istotne, bo PiS absolutnie olał warszawiaków. To znaczy, a dokładnie tak. Łódzki spadochroniarz, z całą szacunkiem i sympatią do Bocheńskiego. 239 dni w Warszawie, zanim zdecydował się kandydować na prezydenta. Dobrze, to pan Kowalski. Trzecia droga. Może po kolei po prostu pójdziemy, żeby zachować porządek. Trzecia droga olała warszawiaków, bo nie wystawiła swojego... Te wybory nie są o tym, kto będzie rządził Warszawą, tylko jak Warszawa będzie rządził Trzaskowski. Prosto, krótko. Zjada dzisiaj Trzecią Drogę i zjada Szymona Hołownię. Oczywiście, że Trzecia Droga dostanie dużo gorszy wynik niż w wyborach w 2023 roku. A jeszcze takim bystrzakom jak Szymon Hołownia to jeszcze nikt nie był, bo akurat dla elektoratu, a znam elektorat Polskiego Stronnictwa Ludowego, rozmowa o 11 kwietnia, akurat są moje urodziny, na temat aborcji. I jak będziecie głosować za tym... Ale to nie jest prezent dla pana przecież, panie pośle. Nie, ale właśnie konserwatywni wyborcy polskiej wsi będą patrzeć, jak Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosuje. Czy jest za ochroną życia, czy jest za liberalnym pomysłem Donalda Tuska, aby dzieci zabijać. Kropka.
Pan Jarosław Sachajko, o znaczeniu tych wyborów i o tym, jaki jest... Bardzo mnie boli i przykro mi jest, że właśnie tak jak przed chwilą pan Strzeżak próbuje się to upolitycznić, że to my i my i my i tu odsunąć. Wybory samorządowe... No bo patrzymy na tendencje, tak? Czy dalej są silni ci, którzy wygrali w październiku? Przy wyborach samorządowych takich rzeczy w ogóle nie powinno być. Wybory samorządowe to władza w Polsce jest podzielona na tę centralną i właśnie samorządową. Bardzo ważną dla lokalnego społeczeństwa i tam się powinno głosować na konkretną osobę, której ufamy, którą znamy, wiemy, co ona zrobiła, a nie jaką kokardę partyjną ma. No, tym bardziej, że kokardy partyjne są ukrywane. Chciałam powiedzieć, również przez bardzo wielu często. Dlatego kandydatów w wyborach samorządowych. Co oni zrobili i czy ale rzeczywiście są rękojmy. Ale wie pan, że oni są często politykami z pierwszych stron, z pierwszych rzędów ław poselskich i oni kandydują bez barw partyjnych u siebie. Dlatego apeluję do lokalnych społeczności. Nie dajcie się omamić takiej walce, którą tu przed chwilą pan minister... Skromny radny. Skromny radny. Ale zobaczymy, minister szef gabinetu ministra Hetmana. To już nie pierwszy raz. No, wcześniej był w koalicji z panem Gowinem. No więc cały czas rządzący. Przecież byście byli w koalicji razem. Nie byliśmy w żadnej koalicji, poza koalicją programową. I 10 byliście w koalicji, tylko się pokłóciliśmy. Nie pokłóciliśmy się. A kiedy się pokłóciliśmy? Razem szliśmy do wyborów. Ja startowałem z list Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie wytrzymam. No pokłóciliście się, bo przecież mówiliście sobie nieprzyjemne później rzeczy bardzo, jak zostaliście zdradzeni przez pana Kośniaka-Kamysza. No przecież Paweł Kukiz mówił. A to pani mówi o koalicji polskiej. Nie my zostaliśmy zdradzeni, tylko wyborcy zostali zdradzeni. No bo dobrze, właśnie PSL nie zagłosował za referendum lokalnym. Przecież to była zdrada właśnie PSL-u. No, to była konkretna zdrada i takich było więcej. Chciałam zapytać pana Jarosława Sellina, czy zlekceważyliście Warszawę, bo rzeczywiście to jest... Oczywiście. Ja wiem, że nie do Warszawy się to sprowadza, ale to będzie prestiżowy taki pojedynek i wszyscy będą patrzeć na to, jak wynik Tobiasza Bocheńskiego będzie się miał do państwa wyniku w wyborach parlamentarnych. Oczywiście, że nie zlekceważyliśmy, bo wystawiliśmy moim zdaniem dobrego kandydata na prezydenta Warszawy i pełną reprezentację przedstawicieli do Rady Warszawy. Natomiast ja powiem tak, w tym generalnym sporze, wybory samorządowe rzeczywiście są wyborami moim zdaniem najważniejszymi, ale niestety przez Polaków systematycznie lekceważonymi, jeśli spojrzymy na frekwencję, bo jest najsłabsza w porównaniu z innymi ogólnopolskimi wyborami, bo wybieramy naszych przedstawicieli, którzy załatwiają nasze sprawy najbliżej nas. Ale one oczywiście mają różny szczebel i prawdą jest, że na poziomie gmin, powiatów, ale też miast, bardzo często w sensie politycznym te wybory są nieczytelne, bo nie wiadomo w sensie politycznym, kto jaką opcję ideową czy światopoglądową reprezentuje. I rzeczywiście może i dobrze, że tak jest, dlatego że to nie jest na tym gruncie najważniejsze. Ale prawdą też jest, że wybory do sejmików wojewódzkich są od lat pewnym sprawdzianem potencjału politycznego najważniejszych środowisk politycznych w Polsce. I zwracam uwagę na to, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica od 10 lat, od 2014 roku wygrała 8 wyborów z rzędu, również z tymi ostatnimi ogólnokrajowymi do parlamentu, tylko niewystarczająco i nie utrzymaliśmy władzy, ale wygraliśmy te wybory. I chcemy pokazać społeczeństwu, że w tych wyborach, które są za tydzień, na poziomie sejmików wojewódzkich, znowu jesteśmy najsilniejszym środowiskiem politycznym. To będzie ważne z punktu widzenia takiej psychologii politycznej. No właśnie. Bo udowodnimy, że jeszcze nikt nas albo z pierwszej pozycji nie strącił. Ale nie walczymy o to, żeby to udowodnić. A jeżeli wynik Tomasza Bocheńskiego będzie niski w Warszawie, jeżeli na przykład skończy się na pierwszej turze, czy jaki to będzie sygnał dla waszych wyborców? Ja mówię o sejmikach, dlatego że to jest prawdziwy sprawdzian. W wielkich miastach wiadomo jak jest. Wielkie miasta, nie tylko w Polsce, w całym świecie zachodu, mają bardziej skłonności lewicowo-liberalne i tutaj cudów nie ma. Trzeba zrobić dobry wynik, ale prawdopodobnie zwycięstwo jest poza zasięgiem w wielkich miastach. Ja nie mówię tylko o Warszawie. Takie jest zjawisko cywilizacyjne w całym świecie zachodu. Natomiast prawdziwym sprawdzianem tego, jaki jest potencjał poszczególnych środowisk politycznych przed rychłymi wyborami do Europarlamentu i przed wyborami prezydenckimi za rok, będzie na poziomie sejmików. I my walczymy na przykład o to, żeby pokazać, że jesteśmy pierwsi w tych wyborach, bo od 10 lat jesteśmy pierwsi i nikt nas z tej pozycji nie strąci. I sejmiki są niewątpliwie tu bardzo ważne. Pani poseł, już poproszę o krótkie komentarze. Komentarz. Wszyscy się tu w sumie zgadzamy z tym, że te wybory są bardzo ważne, bardzo istotne. Walka o nasze
lokalne, ojczyzny, samorządy. To jest kolejny krok do, w tym marszu zwycięstwa koalicji 15 października. Ja wierzę głęboko w to, że ten wynik będzie bardzo dobry, będzie zwycięstwo. Jestem też zaangażowana, jak i wielu polityków. Ale czytam, że szukacie państwo w ogóle zastępstwa dla Rafała Trzaskowskiego, bo on jest przymierzany do walki o prezydenturę być może w 2025 roku. I to już jest kwestia. Czy on kandyduje tak naprawdę tylko na rok? To jest na razie prezydenturę Warszawy. Pani redaktor, na razie przyszłość. Natomiast tutaj też nie mam żadnych wątpliwości, że pan Rafał Trzaskowski, prezydent Rafał Trzaskowski wygra te wybory. Zresztą lokalnie też w innych regionach Polski wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Ja też jestem osobiście zaangażowana we wsparcie i w pomoc, ale muszę powiedzieć, że jest taka tendencja, ale muszę to powiedzieć, pani redaktor, jest taka tendencja w Polsce i to jest bardzo mocno zauważalne, że politycy PiS-u faktycznie kryją się za różnego rodzaju komitetami obywatelskimi. Ja tu szanownych wyborców przestrzegam, patrząc na to, kogo się głosuje. Proszę zobaczyć, bo oni później wyjdą zza tych komitetów. Zobaczymy, jak to się będzie oczywiście układać. I pan Bogusław Liberacki, bo tuż po wyborach samorządowych de facto będą wybory europejskie. Bardzo ważne również. Różnica polega na tym, że wybieramy do Parlamentu Europejskiego, czy będziemy wybierać 53 osoby w skali kraju. To często są to ludzie, którzy dla lokalnych społeczności poziom rozpoznawalności, czym wiem, co wiem o nim tak konkretnie, jest mniejszy. Natomiast kiedy mówimy o gminach, powiatach, miastach, nawet średnich czy dużych, tam się rozpoznaje nazwisko. To jest pierwsza, myślę, zasadnicza różnica. Kilka dni spędziłem w kampanii w województwie zachodniopomorskim. Pierwsze pytanie, które było, czy będziemy mieć pieniądze z polityki spójności na regionalne programy operacyjne? Tak, będziemy. Po drugie, czy jeżeli będą w samorządach również z dosyć znaczącą siłą przedstawiciele czy zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, czy będziecie, tak jak PiS dyskryminował Platformę wcześniej czy Lewicę, czy będziecie dyskryminować te samorządy? Odpowiedź była nie, nie będziemy dyskryminować, ponieważ ważne, żeby ci ludzie dobrze służyli potrzebom lokalnej społeczności. Rozwój gminy, miasta, powiatu, nawet jeżeli byłaby znaczący udział z PiS-u, jest ważniejszy niż pewne ambicje lokalne i nieodniesienie sukcesu. No i w Warszawie myślę, że w pierwszej turze się rozstrzygnie, że to będzie Rafał. Będziemy to wiedzieć. Będziemy to wiedzieć. Za Lewica będzie, za będzie, będzie drugą za siłą. Za niewiele ponad tydzień. PiS będzie na czwartej pozycji. Zobaczymy, no jak się spełnią te państwa wizje. Na razie życzymy naszym słuchaczom i widzom także, bo jesteśmy w internecie, na YouTubie, jak najlepszych świąt. Nie powiem, że tutaj taka wyłącznie świąteczna atmosfera panowała, ale życzymy wszystkim. Pani podała. Nie, tematy są takie w naszej rzeczywistości, panie pośle. Pan wie doskonale, że tak wygląda polska polityka. Wszystkiego dobrego państwu życzymy. Karolina Pawlicza, Koalicja Obywatelska, Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, Bogusław Liberacki, Lewica, Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Janusz Kowalski, Suwerenna Polska i Jan Strzeżek, PSL, Trzecia Droga. Wszystkiego dobrego. To była audycja Bez Ogródek. Jeszcze raz dziękujemy. Wszystkiego dobrego, spokoju, rodzinnych świąt i do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękujemy.